Duchu. Szanowni Państwo, serdecznie witam Was na uroczystym otwarciu Pali Rewolucyjnego Zakonu Pawła Przykołaństwa. Z radością przyjęliśmy inicjatywę budowy w naszym zakładzie karnym Pali Rewolucyjnej, stanowiącej samodzielną, kompletną bazę zakładu pracy dla skazanych, realizowanej w ramach rządowego programu Praca dla Wieczy. W dniu dzisiejszym uroczyście uczestniczymy w kluczowym momencie tego programu, stając się kolejną jednostką penitencjarną w kraju, której idea resocjalizacji uzyskała szerszy, nowy, wartościowy wymiar. Szanowni Państwo, konsekwentnie realizowane przedsięwzięcie zwiększania ilości miejsc zatrudnienia skazanych w jednostkach penitencjarnych w całym kraju daje jego pomysłodawcom uzasadnioną satysfakcję. Z powodu dobrze wykonanej pracy, skazanych ich rodzinom nadzieję, że państwo oraz społeczeństwo nie zostawiły ich samych w trudnych dla nich momentach życia. A nam zadowolenie, że możemy w tym uczestniczyć. Prawdziwe oblicze, właściwą treść i sens kary tworzy ich wykonanie. Czy można bowiem wychowywać dla wolności, pozbawiając wolności? Celem współczesnej kary jest przede wszystkim szeroko pojęta społeczna rehabilitacja sprawcy przestępstw. Instytucje penitencjarne, niezależnie więc od funkcji ochronnej, zobowiązane są do przygotowania skazanego do życia na wolności i prowadzenia działań na rzecz jego readaptacji społecznej. Praca penitencjarna konsekwentnie polega na dotarciu do więźnia, nawiązaniu z nim kontaktu, zrozumieniu jego problemów, potrzeb oraz uświadomieniu sensu odpowiedzialności za własny czyn oraz los i na przekonaniu do korzyści płynących ze współdziałania. W oddziaływaniu na skazanych przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków uwzględnia się w pierwszej kolejności pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz nauczania. Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym Przykołaństwa Starych, przedsiębiorcy prowadzący w nim działalność gospodarczą wypełnią te cele. Panu Jarosławowi Kamskiemu, właścicielowi firmy Metal Technik, dzierżawcy hali, serdecznie dziękuję za odwagę podjęcia trudu współdziałania w tym szczególnym społecznie obszarze działalności naszego państwa, które z kadrą naszego zakładu reprezentuje. Życzę Panu sukcesu w biznesie oraz uzasadnionej satysfakcji z czynnego udziału w readaptacji społecznej skazanych. Szanowni uczestniczycy dzisiejszej uroczystości, serdecznie dziękuję Wam za wspólną inaugurację kolejnego etapu programu Praca dla Więźniów. Dziękuję Panie Przewodniczący. Po tylu pięknych słowach, które zostały powiedziane, naprawdę nie możesz co dodać. Ja przede wszystkim chciałem określić, że cieszę się bardzo, że w tak krótkim okresie czasu udało się zrealizować tak ważne przedsięwzięcie dla naszego regionu. Jestem pewien, że chodziło dla wszystkich pracowników zakładu karnego przez Pana Dyrektora Naczelnego, naprawdę widać było tę determinację w działaniu, widać było tą chęć rozwijania się zakładu karnego i widać przede wszystkim po efektach, jak wiele pracy, jak wiele osób w instytucji włożyło w to, żeby ten zakład się rozwijał i istniał. Na swojej strony mogę, niestety nie mogę tak jak starosta pochwalić się do ośrodku do zakładu karnego, gdybyśmy mieli inny pana starosta, natomiast chociaż takie małe części na razie, które współpracujemy, to jest zakładem karnym w zakresie więźniów, czyli pracą na zadaniu, muszę powiedzieć, że są najlepsi pracownicy miejsca, jak moglibyśmy mieć, bo zawsze wszystko robią tak jak trzeba, dokładnie, nigdy, że tak będzie, ostatnio się nie nazywało, na się narzekać, także mam nadzieję, że też jako miasto będziemy szerzej korzystać z tego typu rozwiązań. Gratuluję Panie Dyrektorze przede wszystkim tutaj tej pięknej hali. Miejmy nadzieję, że powstaną kolejne hale za tak dalej. Dziękuję serdecznie. Panie Dyrektorze, sprawozdawcy goście, ja przede wszystkim cieszę się z każdej inwestycji, która jest na terenie gminy. Ślad za Panem Starostą, że każda inwestycja, która jest tutaj prowadzona, jest dla mnie ważna, jest potrzebna. To jest rozwój dla tej gminy. Ja się cieszę, że na terenie naszej gminy jest zakład karny. Cieszę się, że on tak dobrze prosperuje. Cieszę się, że jest tak dobrze zarządzany. A przede wszystkim cieszę się, że w stosownym czasie wiele osób, takich jak pan starosta, pan poseł tutaj obecny,
podjęli działania zmierzające do tego, żeby tak pięknie to tutaj prosperowało. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Życzę tego, żeby ten zakład tak dobrze się rozwijał, prosperował i prosperuje do dnia dzisiejszego. Przede wszystkim życzę sobie i Państwu tego, żeby tak pięknie to działało, funkcjonowało. Jak do tego. Dziękuję serdecznie. Na początek było wielu przymówców, które byli w Unii. Chciałbym na początek podziękować osobom, które nam działały po firmach, tak, które wszyscy wspominane, które w tym kraju też mają żonę, która jest właścicielką firmy. Kilkunastu lat prowadzimy tą firmę, ta firma się rozwija, zaczynamy się, tak jak było wspomniane, właśnie od organów skarbowych, które dzisiaj są to maszyny rolnicze, maszyny komunalne, a dzisiaj są to też maszyny budowlane. Plany są dalsze do rozwoju, tak jak widać, firma się rozwija. Chcielibyśmy, żeby ta inwestycja, która powstała na terenie Zagromadu, żeby razem rozwijała się z nami, żeby te 100 osób, które wspominamy, mamy w umowie 100 osób, więcej niż 100 osób, mam nadzieję, że to będzie 120 osób, które są przewidziane. Na dzień dzisiejszy już pracujemy, 50 osób, które pracują u nas na terenie Zagromadu, to jest to 20% naszych pracowników. Tak jak przedmówca powiedział, ci ludzie pracują całkiem nie gorzej niż normalni ludzie, tak jak ich nazywamy, w cywilach. Także miejmy nadzieję, że ta inwestycja pomoże nam w tym dniu socjalizować, że będą mogli możliwe społeczeństwa, czy będziemy mogli razem się rozwijać. Dużo słów padło też podziękowań dla dyrektorów, dla wszystkich osób precyzyjnych. Ja chciałbym jeszcze podziękować dla wszystkich wychowawców, którzy pracują ze sobą, bo to oni typują tych ludzi, którzy są bezpośrednio kierowani do ludzi, to ich jest duża robota, którzy tych ludzi segregują, którzy dodają się do pracy. Także chciałbym jeszcze raz podziękować za zaufanie i życzyć sukcesów dla Was, jak oczywiście dla nas. Nasz sukces będzie to Waszym, to podatkiem, to dochód, to PKB. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.